Kochani, zanim... Kochani... Chyba tak nie chcę już mówić. Drodzy. Powiecie, co ja sobie ostatnio rozważam. Religia jest okropna. I chyba nie ma ludzi wolnych od tego, żeby tej religii nie tworzyć. I my też tworzymy, że tak powiem, własną religię, nawet w słowach, których człowiek używa. Kochani, drodzy, witajcie, przyjaciele, mili, święci. Śmiać mi się chce z tego, wiecie. Teraz ostatnio byliśmy z przodkiem na ulicy i robimy ewangelizację troszkę w innym stylu. I opowiedziałam taką historię, jak kiedyś nasza Sara zapytała, czy faktycznie w Boże Narodzenie urodził się Pan Jezus. Już nie będąc tam, Artur jej odpowiedział, ale ona, mama wtedy była i mówi, to czemu w ogóle ubieramy mu choinkę na urodziny, a nie ubieramy mu torbę? I wiecie, w ogóle słuchali tego ludzie na ulicy i później zadzwonił do mnie taki katolik i mówi, Pani Agato, ja tak Pani dziękuję za to, co Pani powiedziała. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ja jestem o jeden krok bliżej Jezusa. Mówi, jak Boga kocham, mówi, teraz na Boże Narodzenie nie będziemy ubierać choinki, tylko będziemy piec tort. Ja mówię, super! W ogóle super, super. Ale nie tym chcę rozpocząć dzisiaj nasze spotkanie. Chciałabym troszkę powiedzieć na temat sierocego ducha. I chciałabym, żebyśmy też dzisiaj w modlitwie wystąpili przeciwko temu duchowi. Uważam, że to ten duch sieje ogromne jednak spustoszenie. Duch sierocy jest prawdopodobnie współcześnie największym przekleństwem ziemi. I wiecie, że można oddać Jezusowi swoje życie, ale jeśli ten temat nie będzie w ogóle załatwiony, to nie chodzi się realnie w zwycięstwie takim, jaki Jezus dla nas zaplanował. Wszystkie emocjonalne i fizyczne i duchowe choroby społeczeństwa można sprowadzić do ludzkiego poczucia oddzielenia od Boga i biologicznych ojców. Mężczyznom i sierotom trudno przyłączyć się do swoich współmałżonków, ich dzieci, do tych, którzy mają duchowy autorytet i ich zwierzchników. I trudno jest im zaakceptować samych siebie. Zobaczcie, jak to działa. Kiedy człowiek został odrzucony w ogóle przez swojego ziemskiego ojca, potem, kiedy przychodzi do Jezusa, oddaje mu swoje życie, to historia w ogóle potem pokazuje, że przez długi okres czasu próbujemy zapracować na coś w Kościele. Niestety. Niestety tak te rzeczy w ogóle wyglądają. Jeśli ten temat jest niezałatwiony, to niestety, ale diabeł kosi pewnego rodzaju żniwo. W więzieniach znajduje się miliony facetów, którzy zostali odrzuceni przez swoich ziemskich rodziców. W kościołach znajdują się pastorzy i liderzy, którzy wykorzystują ludzi i niszczą relacje, ponieważ ich celem jest sukces, a ich potrzebą uzyskanie aprobaty ojców. Ale jest bardzo duża dziura, aby mogła być zapełniona powodzeniem służby czy jakiegoś innego działania. Ta dziura musi być zapełniona w ogóle tym, że Bóg to jest twój ojciec. Po prostu. Że Bóg to jest twój ojciec. Wyłącznie uzdrowienie poczucia braku ojca przez miłość Bożą łamie tego ducha, dzięki czemu można rozpocząć okres dojrzewania do pełni synostwa. Wiecie, często w ogóle pewne wersety, które my w ogóle czytamy, bez pewnych przeżyć, mamy w ogóle powierzchowne ich zrozumienie. A świat oczekuje, tak, na objawienie się synów Bożych. No i przez wiarę my wyznajemy, że jesteśmy synami, tak? Ale jednocześnie, kiedy zasługujemy cały czas na aprobatę, tak? Bo ziemski ojciec nas odrzucił, no to wychodzimy na ulicę i głosimy Ewangelię jak? Krzycząc na tych ludzi. Czemu? Bo tak mamy w środku. Ewangelizacja nie jest absolutnie regulowaniem się emocjonalnym na ulicy. To tak nie działa. My mamy ludziom głosić Ewangelię. W ogóle ratunek. Ewangelia jest ratunkiem. To jest ratunek. Ale żeby można było głosić ten ratunek, wiecie, to trzeba mieć poczucie uratowania.
jestem uratowana. W ogóle ostatnio mówię, albo przeżywam miłość, albo mam depresję. W ogóle nie mam depresji, przeżywam miłość. Przeżywam po prostu miłość. Przeżywam bliskość z moim Ojcem. I w ogóle wiecie, o co chodzi? To jest kierunek dalej dla nas. To jest dalej dla nas kierunek. Bliskość, bliskość, bliskość i jeszcze raz bliskość. Przeczytam wam 11 cech pozwalających na to, aby odróżnić ducha sierocego od ducha synostwa. Tylko wiecie co? Nie przyjmijcie tego jako kolejną rzecz, żeby bić się tym po głowie. Tylko przyjmijcie te informacje, aby z nimi współpracować. Przede wszystkim, żeby zlokalizować w sobie ducha sierocego. Agata Stuła, kiedy usiadła mi w zeszłym tygodniu na kolana, ja nic nie odczuwałam, ale ona odczuła. Ona nie wiedziała, dlaczego w jej życiu było tak ciężko. Odpadł od niej jakiś ciężar. Rozumiecie? Być może wyszedł demon. Jeśli chcecie ją zapytać, niech wam opowie, co się w ogóle wydarzyło. Duch sieroctwa kosi po prostu Kościół. Pierwsza z tych cech to jest tak. Zachowanie ducha sieroty wynika z braku poczucia bezpieczeństwa i zazdrości. Ducha synostwa motywuje miłość i akceptacja. Dwa. Duch sieroty jest zazdrosny o sukcesy swoich braci. Dojrzały syn dąży, aby jego bracia, co robili? Odnosili sukcesy. Trzy. Duch sieroty służy, aby zarobić na miłość ojca. Dojrzały syn służy z poczucia akceptacji i przychylności Boga. Cztery. Duch sieroty usiłuje leczyć swoje głębokie wewnętrzne wyalienowanie przy pomocy fizycznej stymulacji. Dojrzały syn cieszy się obecnością Boga. 5. Duch sieroty ma potrzebę powodzenia. Duch święty prowadzi dojrzałych synów w ich powołania i misji. 6. Duch sieroty wykorzystuje ludzi jak przedmioty do wypełniania swoich celów. Dojrzali synowie służą ludziom i błogosławią królestwo. 7. Duch sieroty odstręcza dzieci. Odstręcza dzieci, kiedy spotykasz się w ogóle z człowiekiem, tak? Powiedzmy jakimś pastorem i liderem. I odstręcza cię w ogóle od niego, to on najprawdopodobniej też ma ducha sieroctwa. A duch synostwa przyciąga je. 8. Duch sieroty jest gniewny i wpada w furię. Dojrzali synowie, co robią? Odpoczywają. 9. Duch sieroty zawsze konkuruje z innymi. Dojrzały syn jest błogosławieństwem dla innych. 10. Duchowi sieroctwa brakuje poczucia własnej wartości. Dojrzały syn chodzi w akceptacji ojca. I 11. Ostatnie. Głównym źródłem tożsamości ducha sierocego jest materialny dobytek, zewnętrzny wygląd i działalność. A syn ugruntowany jest w aprobacie ojca. Posłuchajcie, i to trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć. Nie tylko o tym wiedzieć, ale to trzeba przeżyć. Oglądaliśmy teraz sobie z Arturem taki serial o kolumbijskim królu narkotyków, Pablo Escobarze. Zawładnął w ogóle Kolumbią. Zawładnął prezydentem, kiedy chciał, aby dowody na temat działalności jego przestępczej zostały zniszczone, to po prostu wysadził sąd. W ogóle bardzo mi zaimponował. Kiedy go zabili na tym filmie, to ja się strasznie płakałam. Ja mówię, czemu ja w ogóle współczuję takiemu człowiekowi? Dlaczego ja mu współczuję? Ja mówię, to jest Boże powołanie. Boże powołanie było nad tym człowiekiem, tylko człowiek nie oddał życia Jezusowi i w bardzo złym kierunku poszedł. Ale kiedy jeszcze żył i kiedy działalność jego dobiegała końca, kiedy na jego życie i na jego rodzinę nastawały już służby i chcieli go zabić, on się spotkał ze swoim ojcem. Jego tato wyszedł, mieszkał na takiej wsi, wyszedł z taką strzelbą, nie widział chyba tego swojego syna bardzo długo i on do niego mówi, nie strzelaj, mam pokojowe zamiary. I ukrywał się u tego ojca kilkanaście miesięcy.
I kiedyś jego ojciec zabijał prosiaka. I ten Pablo do niego przychodzi. Patrzy na niego i chciałbym, żebyście to złapali. Facet, który zdemolował Kolumbię. Zawładnął wszystkimi. Rozumiecie? Miał władzę. Miał owoc swojej działalności. Stanął przed tym ojcem jak bezbronny piesek i powiedział do niego tak. Co o mnie myślisz? W ogóle ja mówię, serce mi pęknie. Wielki gangster, król narkotyków, poruszający się w ogóle w takiej kasie, że się w pale nie mieści. Rozumiecie? Staje przed swoim ojcem i mówi, co o mnie myślisz? Musisz wiedzieć, co o tobie myśli twój ojciec. Potrzebujesz z nim bliskości. Służba jest wynikiem. Kiedy tam nie będzie porządku, kiedy tam nie będzie uporządkowanych rzeczy, w sercu, rozumiecie? Wszystko, co robimy i do czegokolwiek dotykamy nasze ręce, będzie krzywe. Będziemy pokazywać fałszywy obraz Boga. Niestety taka jest prawda. Taka jest prawda. Brak w ogóle akceptacji Ojca powoduje, że wszystko, co robimy, robimy krzywo. Robimy krzywo. Wiecie, Bóg jest dobry. Wierzycie w to, że On jest dobry? On jest dobry. Nieważne, jakiego miałeś ziemskiego ojca. Musisz uwierzyć, że w ogóle twój ojciec w niebie jest dobry i potrzebujesz z nim mieć doświadczenie. Potrzebujesz nie bać się, złamać ducha lęku, ducha terroru, bez względu na to, jak cię poranił twój ojciec. Potrzebujesz zbliżyć się w ogóle bardzo blisko, otworzyć swoje serce i w ogóle powiedzieć, sięgnij głęboko. Sięgnij głęboko. Nie chcę się regulować emocjonalnie, tak? Na uwielbieniu, na ewangelizacji. Chcę mieć bliski z Tobą kontakt. Chcę mieć z Tobą bliskie doświadczenie. Coś Wam powiem. Jestem tak teraz spokojnym człowiekiem, ponieważ mam załatwiony temat z ojcem. Przeżyłam coś sobie z moim tatą, kiedy chorował i odblokowałam się na miłość mojego ojca w niebie. Jestem bardzo spokojna. W ogóle mówię, mówię, kurczę, albo depresję mam, albo przeżywam w ogóle miłość. Mówię, nie mam depresji. Przeżywam miłość. Chcę tego dla was. W ogóle chcę, żebyście byli głębokimi ludźmi. Zagraj, Przemku. Chcę, żebyście byli głębokimi ludźmi. Chcę, żebyście przeżywali Boga takim, jakim On jest. I nie chcę, aby nikt z nas odegrał jakąś starą rolę, wiecie, w Królestwie Bożym. Byłeś jakimś super bohaterem w ogóle w swoim domu rodzinnym i teraz uważasz, że będziesz też super bohaterem w kościele. Jak masz być tym super bohaterem, to będziesz, ale nie z miejsca w ogóle, że musisz. Wiesz, o co chodzi? Bo cię coś tam w ogóle pędzi, bo nic innego nie znasz. Ponieważ potrzebujesz zasłużyć na miłość Ojca. Na miłość Ojca nie można zasłużyć. On po prostu cię pokochał. On cię po prostu pokochał i oddał za ciebie Jezusa. Chcę, żebyście przeżywali dzisiaj Boga jako Ojca. Nie idźmy też w modlitwach w jakimś innym, enigmatycznym kierunku. Wiesz, o co chodzi? Złam po prostu ducha sieroctwa nad swoim życiem. Gwarantuję ci, że kiedy ten duch jest złamany, kiedy on odchodzi, to w to miejsce przychodzi miód na serce. Miód na serce. Czy chcecie tego? Chcecie tego? Chcemy tego. Chcecie tego? Chcemy tego. Jeśli chcesz płakać, to płacz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić kolejne religijne spotkanie. Wiecie, o co chodzi? Potrzebujemy przeżyć coś z Bogiem.
Potrzebujemy przeżyć coś z Bogiem. Potrzebujesz coś przeżyć z Bogiem. Wstańcie do góry, nie siedźcie. Wiecie, że naszą postawą pokazujemy, czy nam zależy. Wiecie, o co chodzi? My naszą postawą pokazujemy, czy nam zależy. Czy nam zależy. Czy nam zależy. Kocham Jezusa. Coraz większe to ma dla mnie znaczenie. Chodzę z Bogiem prawie 18 lat. Ale ja w ogóle wiem, ile rzeczy robiłam z miejsca odrzucenia. Z miejsca niepoukładania się w ogóle z samą sobą. Rozumiecie? Dzisiaj w ogóle wie, jak wie, rozumiem dzisiaj wolność. Jestem wolnym człowiekiem. I z miejsca wolności mogę kochać. Poznaję Boga takim, jakim On jest naprawdę. Takim, jaki jest naprawdę. Bo tylko taki, nie inny, niezafałszowany przez to brudne szkiełko w środku, rozumiecie? Nie taki, prawdziwy. Chcę tego dla nas wszystkich, abyśmy przeżywali prawdziwego Boga. Nie takiego srogiego. Wiecie, on ma różne oblicza, ale on nie jest dla nas srogi. Rozumiecie? To nie ten Bóg. To nie ten Bóg. Kiedy nie przebaczyłeś swojemu ziemskiemu ojcu, to będziesz się mścił na ludziach. W mściwy sposób będziesz głosił Ewangelię. I to jest prawda. Rozumiecie? Do tego są dopisywane rzeczy. Ja głoszę, to mnie tam, wiesz, wszyscy wyzywają. To nie tak. Pytanie, czy jak uwalniasz w ogóle potencjał, w sensie podnosisz głos, co się uwalnia? Demon? Czy Duch Święty? Ja to rozróżniam. Rozumiecie? Potrzeba przebaczyć swojemu ziemskiemu tacie, jeśli cię zostawił. To przeżyj. Na tej modlitwie przeżyj to. Zobacz, w którym miejscu zostawił cię się twój ziemski ojciec. Może ci nie odpowiedział na jakieś pytanie. Może cię olał. Rozumiesz? Osądź go dzisiaj. Osądź go. Osądź go i przyjmij bezwarunkową miłość, którą Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Ojcze, my uwielbiamy Cię. Szokotoro lewa sata karalaraba jokoroba se. Ura lewa sata karalaraba sata jedyne se. Ura lewa sata karalaraba sata lewa sata. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy w tej chwili autorytet nad duchem sierocym. Ja rozwalam tego ducha. Ja nie pozwalam mu działać w życiu ludzi. Ja biorę nad Tobą w tej chwili autorytet w duchu sierocy. Jakkolwiek jesteś umocowany, za cokolwiek się trzymasz.
Oh,
zanim pójdziemy dalej, przyjaciele, chciałbym pomodlić się o tych mężczyzn, o tych facetów, którzy rozpoznaliście, że być może właśnie pod wpływem tego ducha, ducha sierocego, nie do końca zajęliście swoje miejsce, że jesteście mniej wyraźni niż chcielibyście być. Ale chciałbym, żeby wyszli do przodu tylko ci, którzy traktują to słowo dzisiaj na poważnie, którzy składają poważną deklarację, nie śpiewają tylko emocjonalnie piosenki o powalaniu przeciwnika, o swojej roli. Położę na was ręce. Namaszczenie złamie jarzmo. Będzie ci prościej decydować i rozwijać się prawidłowo. Ale fundamentalne pytanie jest, czy tego chcesz? Czy chcesz być wyrazisty jak brzytwa? W niektórych sytuacjach bezwzględny, największy zabójca. W innych sytuacjach największa miłość. Czy chcesz? Jeśli jesteś dodatkowo mężem, czy chcesz zająć swoje miejsce w tym domu, który tworzysz? Jako król, jako kapłan, jako prorok, jako ten, który ustanawia, jakimi zasadami żyje twój dom. Jako ten, który decyduje, w którym kierunku ten dom pożąda. Jako ten, który nigdy nie jest bierny, który jest aktywny, który ochrania, zabezpiecza swój dom. Jako ten, który jest gotowy brać całą odpowiedzialność za ten dom. I chcę się modlić o tych z was, którzy nie chcą nieść dalej tą odpowiedzialność poza swój dom. Poza swój dom. Wynieś swoją służbę w takim powołaniu, w jakim jesteś. Iść dalej, ale z tą samą powagą i z tą samą odpowiedzialnością. Bardzo was proszę, zostańcie tylko ci z was, którzy traktujecie to na poważnie. Na 100%. Na 100%. Już teraz wszystko wiem, już nie ma we mnie ścian, w mym duchu życie. Thank you.
stwierdzenie, że jest koniec tematu niezdecydowanie. Koniec tematu niezdecydowanie. Umara pasji tu robasa, ukara na pasanty derewnicze. Otwieramy nowy przestrzeń. My dziękujemy Tobie za klucz do kolejnych drzwi. My dziękujemy Tobie za klucz do kolejnych drzwi. Ty nam pokazałeś klucz do kolejnych drzwi. Otwieramy te drzwi. Ukara na pasa, skoczymy tam, wylądrujemy ciała diabła, zamykamy z powrotem drzwi. Ura masa, masa. Ustanawiamy konkretne prawdy Boże. Przez Ojca imię Jezus. Ustanawiamy konkretne prawdy Boże. Szuta masa, tuża masa. Ura 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 masa, tuża masa. Że wewnętrzna wojna się kończy, wewnętrzny konflikt kończy się. Uru basa de la ramasa, ure le ramasika de la ramasa, de la ramasa, uru to kura basa de la ramasa, de la ramasa, uru basa de la ramasa, de la ramasa, uru basa de la ramasa, de la ramasa, uru basa de la ramasa, de la ramasa,
różnego rodzaju wycieczek, w przeżycia z dzieciństwa. To nie grą diabła. To nie diabeł. To nie diabeł. To Duch Święty będzie cię prowadził krok po kroku do różnego rodzaju przeżywania. Być może będziesz musiał się spotkać z jakimś siedmioletnim na przykład chłopczykiem lub z pięcioletnią dziewczynką. Wszystko zależy od tego, w którym momencie Duch Świecący zobaczył, że są drzwi otwarte. Rozumiecie? Kiedyś pewna dziewczyna, już jej nie ma tutaj u nas w kościele, podczas uwielbienia, po prostu było takie namaszczenie. Zobaczyła Jezusa. Jezus do niej powiedział: mogę ci pokazać mocarza w twoim życiu. Czy chcesz zobaczyć? I ona powiedziała: tak, Panie. I Jezus do niej powiedział tak: jak byłaś małą dziewczynką, chodziło o ducha poniżenia, jak byłaś małą dziewczynką, jako siedmioletnia dziewczynka, zostałaś wystawiona do przodu i grupa ludzi poprosiła ciebie, żebyś zaśpiewała, a ty nie chciałaś. I ona tam została wypchnięta. I kilkoro osób z jej rodziny wyrzuciło ją podczas tego śpiewania. I Duch Święty do niej powiedział: wtedy przyszedł do twojego życia duch poniżenia, który się rozgościł. Do niego się dołączyły inne i twoje życie wyglądało, jak wyglądało. Ale teraz możemy podważyć tego mocarza. Rozumiecie? I kilka następnych miesięcy jej życia to były miesiące, w których ona przeżywała tą dziewczynkę, spotykała się z tą dziewczynką. Rozumiecie? I to ta dziewczynka była uzdrawiana. Nie już dorosła kobieta, tamta dziewczynka. I potem to się zamanifestowało w ogóle w tym, rozumiecie, że ona, jako dorosły człowiek, zaczęła decydować. Zaczęła decydować. Nie krąćcie tych rzeczy. Diabeł chce, aby wszyscy byli jacy? Religijni. Aby nie znali swojego Boga. Żeby dużo o Nim wiedzieli, ale absolutnie, żeby nie mieli z Nim doświadczenia. Wiecie, o co chodzi? Wiedza jest niczym w porównaniu z doświadczeniem. Będziecie przeżywać cudowne rzeczy. Jeśli wy spokojniejecie, to też nie grąbcie ducha spokoju. Wielu z was wyspokojnieje i odejdzie wewnętrzna wojna. Rozumiesz? Zobaczysz też, co to znaczy rozpalać w sobie różne rzeczy. Wielu z was odczuwa dzisiaj pewnego rodzaju przynaglenia, bo nie jesteście ze sobą jeszcze pogodzeni. Rozumiecie? W wielu przypadkach w ogóle często to nie Duch Święty prowadzi do czegoś, ale rany, chęć udowodnienia sobie czegoś, chęć udowodnienia komuś czegoś. Ale kiedy przychodzi ten pokój, o którym powiedział Jezus, tak zwany szalom, ktokolwiek to rozumie, to przychodzi błogość na twoje serce. I ty wtedy z miejsca wolności i totalnego spokoju decydujesz się być uczniem. Jestem uczniem. Jestem uczniem. Jestem córką. Nic nie muszę, ale wiele chcę. Nic nie muszę, ale wiele chcę. Tak wiele chcę, ale nic nie muszę. A kiedy czuję, że muszę, to nie jest to Duch Święty. Ponieważ Bóg dał tobie i mi wolną wolę. Rozumiecie? Ojcze, ja modlę się, aby wolność ludzi była coraz większa. Ja dziękuję ci za wolność. Dziękuję ci za swobodę. Uwielbiam ciebie za to. Uwielbiam ciebie za to. Uwielbiam ciebie za to. Szato kurwa sakarna. Ja jestem tak pewna zmian, które nastąpią w związku z dzisiejszą modlitwą. Tylko nie zatrzymujcie tego procesu. Błagam was.
drzwi zostały szeroko otwarte. Należy się teraz tylko i wyłącznie poddać. Tu nie trzeba kombinować. Po prostu się poddać. Po prostu się poddać.
Ja dziękuję Tobie, że jako Kościół i jako zespół będziemy zostawiać cudowną wolę. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to. Kochamy Cię. Dziękujemy Ci za wszystko, co nam dzisiaj dajesz. Co ja jej do tej pory w ogóle pokazałam? Co ja
Boga, którego nie zna i na dzień dobry wszystko chce jej zabrać. Ona potrzebuje się przytulić, a ja jej daję kopa. Ja mówię, niczym. Nie możesz zasłużyć sobie na moją miłość. To jest przywilej bycia moją siostrą. Wiecie, to nie jest tak, że ludzie nie chcą Boga. Ludzie nie chcą Boga takiego, jaki jest pokazywany. Wielokrotnie jest pokazywany jako ten, który wszystko chce zabrać. Jeszcze nic nie dał, a już chce wszystko zabrać. Katolik się jeszcze nie nawrócił, a już się do niego mówi, wyjdź z kościoła katolickiego. Ale dlaczego? Czemu? Zrzuć obrazy ze ściany. Bałwan nie wisi na ścianie. Bałwan jest umocowany w sercu. Wiecie, o co chodzi? Bałwan musi zniknąć z serca. Gwarantuję wam, że jak bałwan zniknie z serca, to zniknie ze ściany. A jak zniknie tylko ze ściany, rozumiecie, o co chodzi? To przyprowadzimy ludzi do miejsca kolejnej religii. Tobie się może wydawać, że do życia, ale to jest nieprawda. Przyprowadzisz go znowu do jakiegoś systemu. On go po prostu nie będzie rozumiał. On mówi, o, porzucam tamto na poczet tego, tutaj inaczej się ruszają. Tu jest większa wolność, tutaj można zjeść w kościele katolickim jednego ksiądz, a tu mogą zjeść wszyscy. Czemu ja mam ciągle chodzić głodny, a w kościele ksiądz chodzi najedzony? To ja idę tam, gdzie wszyscy mogą zjeść. W kościele mocy wszyscy jedzą. Wiecie, o co chodzi? To nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że ktoś tutaj przyjdzie dlatego, że tu wszyscy jedzą. Potrzebujemy ojca poprzeżywać. Ojca trzeba poprzeżywać. Dobrego tata. Nie chcę się tego, bo to są bolesne tematy. Bolesne, cholernie bolesne tematy. Chciałoby się to czymś zastąpić, właśnie służbą, czymś innym. Nie przejdziemy tego tematu, kochani. Nie przejdziemy tego tematu. Powiem tak, mamy wolną wolę, możemy go gdzieś tam zagrzebać, zakopać pod dywan, tak? Ale to i tak wyjdzie, i tak wyjdzie, i tak wyjdzie. W ogóle dobrze jest, jak się ma pewne rzeczy uporządkowane w ogóle w sobie. To jest naprawdę fajnie. Jest lekko. My z powodu gatunku jesteśmy prześladowani przez diabła. Z powodu tego, że jesteśmy tymi, którzy pojednali się z Jezusem Chrystusem. Więc dodatkowo nie musimy cierpieć z powodu naszych nieprzemienionych dusz. Wiecie, o co chodzi? Z powodu jednej rzeczy mamy mieć prześladowanie. Z powodu tego, że jesteś chrześcijaninem. Chrystusowcem, ale nie dlatego, że mamy dusze nieprzemienione. Wiecie? Ja modlę się teraz właśnie o galilejski ton. Nie religijny ton, galilejski ton, głęboki. Jezus był rozumiany przez ludzi. On był rozumiany przez ludzi. Nie możemy wyciągać jednej akcji Jezusa w świątyni i mówić, że On był taki. To była jedna sytuacja. Co o Nim dalej wiemy? Musimy wiedzieć, musimy znać Jezusa. My nie mówimy dzisiaj takim językiem, jakim mówił Jezus. Jego trzeba znać i prezentować Go tak, do takim, jakim On jest w Tobie. Do tego świata, do którego Bóg Cię posłał. Ludzie często nas nie rozumieją, bo mówimy do nich takim językiem. Rozumiecie, jakie namaszczenie, ale skąd wyszło, dokąd poszło, gdzie zostało, co wykonało. Ludzie tego nie rozumieją. Naśladować Jezusa, to znaczy w ogóle mieć objawienie w ogóle, przede wszystkim, jak On myślał wtedy, co On wtedy myślał. Co on wtedy myślał, podchodząc do tej kobiety? Co on myślał, kiedy szedł w ogóle wskrzesić Łazarza? Co miał w sercu? Co przeżywał? Nie bójcie się tych głębokości. Nie bójcie się tych głębokości. To z tych głębokości biorą się cudowności. Nie z niczego innego. Przeżywania Jezusa. Blisko.
Diabłu się udało w Polsce zatrzymać przebudzenie. Ja pokazywałam ostatnio Kasi. Człowieka, który silnie ruszył na tym terenie. Kasia mówi, wow, śpiewają nasze piosenki. Ja mówię, nie, to my śpiewamy ich piosenki. To my śpiewamy ich. My musimy iść dalej. My musimy iść o krok dalej. Rozumiecie? Musimy iść o krok dalej. Musimy iść o krok dalej. Nie damy się wysadzić z siodła. Nie będzie diabeł pluł nam w twarz, tak? I religii nam wsadzał. Ale nie zrobimy tego tylko i wyłącznie samymi okrzykami. Potrzebujemy do tego czego? Przemienionych serc. Przemienionych wnętrz. Potrzebujemy rozumieć, co mówimy. Potrzebujemy rozumieć, co głosimy. Musimy znać Boga, takiego, jakim On jest. To jest nasza odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność, aby poznać Boga, takim, jakim On jest. Gotowi dalej, żeby uwielbiać Boga? Amen. Thank you.
Thank you.
Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadza nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadza nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadza nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadza swoją mocą na wolność. Kiedy stałam kiedyś w miejscu, aby przebaczyć mojemu tacie, to Duch Święty przypomniał mi pewną sytuację z życia mojego taty, która też była opowiadana mi, jak on został z kolei poniżony i odrzucony przez swojego ojca. Łatwiej mi było po prostu go zrozumieć, czy zobaczyłam po prostu w niej zwykłego człowieka i też ofiarę. Był też ofiarą z kolei swojego taty. Braku bliskości ze swoim ojcem. Nie mógł mi też nic innego dać. Rozumiecie? Było mi łatwiej mu przebaczyć i osądziłam też jego zachowania wobec mnie. Mój dziadek nie był obecny w życiu mojego taty i jako dorosłego mężczyzny bardzo poniżył go, wręczając akt notarialny własności działki swojej synowej i powiedział: ty nadajesz się, czyli mojej mamie. Zrobił to na takiej uroczystości rodzinnej, ponieważ bardzo lubił duże imieniny i urodziny, taki splendor. I wręczył akt notarialny własności działki, aby się pobudować mojej mamie, czyli swojej synowej. I powiedział, że ty jesteś w stanie to zrobić. Widzicie, co to było dla mojego ojca. Jak ja w ogóle modliłam się w ogóle o te rzeczy i zobaczyłam to, ja mówię: kurczę, w ogóle tata był też poniżonym w ogóle człowiekiem, poniżonym i odrzuconym z kolei przez swojego ojca. Mówię wam to też po to, żebyście się nie zagrzebywali też w ogóle w pewne rzeczy. Jeśli coś ci Duch Święty będzie pokazywał, to tylko i wyłącznie po to, żebyś w ogóle zobaczył, że być może twój tato też był ofiarą, a na pewno był. A na pewno był. A na pewno też był. Ale masz moc Ducha Świętego do tego, żeby wyjść z każdego zranienia, jeśli tylko mówimy tak. Wiecie, że 90% rzeczy, które się kłębią w naszej głowie, nigdy się nie wydarzą. To są jakieś diabelskie projekcje uruchamiane poprzez system lękowy w naszym życiu. One się po prostu nigdy nie wydarzą. Nie bój się. Nie bój się bliskości. Ja bardzo się kiedyś bałam bliskości. Dlatego, że podeszłam kiedyś bardzo blisko i z tej bliskości zostałam zraniona. Więc dla mnie bliskość była czymś bolesnym. Wydawało mi się, że kiedy podejdę blisko, nieuzbrojona, nieubrana, z otwartym sercem, to zostanę zraniona. Ale można iść dalej. Nawet jeśli zostanę zraniona, to mój Bóg co? Uzdrowi mnie. Po prostu nie należy się bać. Nie ma innej drogi. Być blisko. Należy być blisko. To jest piękne, kiedy to się przeżywa, kiedy przeżywa się miłość. To jest piękne. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Miłość jest silniejsza niż śmierć, ale nie ta miłość sentymentalna, tylko ta miłość wyrastająca z prawdy. Amen. Miłość wyrastająca z prawdy. Nie pozostań też w miejscu bycia ofiarą. Ofiara wzbudza litość, a kat nie. Ja byłam kiedyś w swoim życiu, że przyjęłam postawę ofiary.
Mówi wtedy łatwiej powiedzieć w relacji ja i Artur, że wyciągnę źdźbło z jego oka, nie widząc beli w swoim. Ale kiedy zdecydowałam, że wyciągnę belkę ze swojego, to przestałam widzieć źdźbło w oku jego. Przestało mnie źdźbło razić, kiedy wyciągnęłam belkę ze swojego oka. Do tego mnie doprowadziła informacja o miłości i rozważanie miłości, bo miłość wyrasta z prawdy. Czyli to nie jest sentymentalne uczucie, że ja się wstaję rano, wypiję sobie kawę i teraz się pokołyszę. Nie. Rozważam prawdę, konfrontuję się z prawdą i tą prawdę sobie przeżywam. Zgadzam się z tą prawdą i kolejne etapy mojego życia są odkorkowywane. Jestem coraz bardziej spokojniejsza, coraz bardziej pewna siebie, coraz bardziej świadoma, coraz bardziej kochająca. Rozumiecie? I nie, po prostu nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Tylko należy się nie bać. Drogi nie bać. Drogę trzeba pokochać. Trzeba pokochać drogę. W mojej drodze z Bogiem często mnie bolały różne rzeczy. Ale nigdy też nie chciałem się wycofać. I nigdy się nie wycofam. Będę szła do przodu. Będę coraz bardziej skuteczna. Będę coraz bardziej kochała. Ojcze, teraz modlę się, aby Twoją świętą krwią zostały przykryte wszystkie negatywne doświadczenia. Ja modlę się o cud. Ojcze, Ty wiesz, że mamy konkretne zadanie do wykonania. Nie mamy czasu na grzebanie się. Ja modlę się o cud. Modlę się o cud. Niech nastąpi cud w emocjach ludzi. Modlę się przez moc imienia Jezus. I dziękuję Ci. Wierzę Ci. Każda rana
pokonana, to jest wiarnicja. Ty Boże Syny, to jest mój dom, on mi to zmianę, to jest ten sam. Ja rosnę w siłę, piję jak drzewo, na wydarzenie dzisiaj dlaczego? Dlatego, że siła, dlatego, że nic mnie dziś nie zatrzyma, to jest ta mina. Uśmiecham się do siebie, Boże Synu, kolejny raz tutaj mam tytuł. Ej! Twoje zwycięstwo jest we mnie, prawdziwe męstwo. Każdy to ma i każdy uwalniasz to może. Dzisiaj nowe rozdziały, to pomóż, już to pomogłeś, to dałeś. Dzisiaj to warte, biegnę dalej. Zobacz, jest na szlakie, bo mam pokój. To jest warte, dajcie się pokój. Biegnę dalej, tu to rokuj. Dalej ducha, zrównowaniane. Kolejny raz, czas na zmianę. Czas iść, nadal szedł tamty. Idę dalej, jeszcze ułapy. Dzisiaj wszyscy zniknęły kłopoty. Dzisiaj mówię, że już mi niczego nie zabierze, bo to moje przymierze, ja jestem wierzę. I tak patrzę, projekcją zwycięstwa wypatrzę. To wszystko, co mi jest dane. Kocham siebie, lubię na zmianę. Ja tobie wierzę, nie przestanę. Ja tobie wierzę, bo kocham ciebie. Mam ciebie w niebie, jesteśmy ojcem. Idziemy dalej, to jest słońce. Ja kocham ciebie, mówiło świerka. Idę dalej, to żadna usterka. Zobacz, mogę siebie rozwijać. Że to nowe dzisiaj perspektywy otwieram. Dzisiaj to jest zwycięstwo, wielka kwestia. To nowa profesja. Tak wchodzę na maszczenie dziecka. Jestem dzieckiem, aby uwalniać ten Boży duch. Przecież wiesz, że ja tobie wierzę. Dla ciebie dzisiaj uwalniam to szczerze. Przecież wiesz, że moje to serce. Przecież wiesz, że nie jestem w ręce. Przecież dzisiaj liczą wartość. Jestem synem, nie za żartą. Padnie dziś dobrze, ale mam oboju. Kolejne perspektywy spokoju. Ej, i będę tak nawijał do końca życia, to ta chwila. Będę dzisiaj mówił o tym, jak wielki jesteś, co zrobiłeś, jaką kwotę zapłaciłeś. Jesteś tym najlepszym Bożym Synem, przyjacielem. Dzisiaj jestem z tobą, wiesz szczerze, tak, to jest wesele. Wesele, na poczcie baranka. Dzisiaj przechodźcie, to jest ten standard. Potwierdzam, wszyscy do góry, kolejny raz, tak, zobacz. Nie rozsunę się, nie wycofam się. Nie ma innej opcji, bo jak chcecie, będę wyższa. Moja kwestia oczywista, tak, idę, to tak nie wyska. Zobacz, dałeś wszystko, dzisiaj z tego korzystam. Jesteś blisko, jeszcze bliżej, tak, zobacz. Cały czas tutaj, ja właśnie chcę. Poniżony, znam pan po nim, ja tu jestem. Dzisiaj ty wyszczony, każde kłamstwo dzisiaj opadło, nie ma muru, tak. To jest ten styl, kolejny raz, kolejny jest ten styl. To ta bliskość, jestem ze mną, tu więcej. Tak, tu lepiej, mówi o tym, że droga jest jedna. Tu miłość, tak, tu zwycięstwo, siła męstwa. Jesteś ze mną, żadne zwycięstwo. Baranek, święty, święty jest Pan.
modlę się przeciwko wszelkiej manipulacji w Kościele. W imieniu Jezusa związuję wszelką manipulację w relacjach przez moc imienia Jezusa. Ja ogłaszam, że ludzie wzajemnie się nie porywają przez moc imienia Jezusa. Rozwalam czary na tym pułapie przez moc imienia Jezusa. Ja mówię, prosta komunikacja oparta na prawdzie przez moc imienia Jezusa. Szukara rawa sante kerabaszy. Dziękuję Tobie, że komunikacja jest na bardzo wysokim poziomie. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to. Ja mówię, że tak ludzie jest tak, a nie jest nie. Ja ogłaszam, że ludzie mają własne zdanie przez moc imienia Jezusa. Ja łamię moc starego namaszczenia. Stare namaszczenie nie działa. Ono nie działa. Musisz uwierzyć w nową rzecz, która się tworzy. Ojcze, ja modlę się o każdego ewangelistę. Każdą osobę, która głosi Ewangelię na ulicy. Ja dziękuję Tobie za życie na ulicy. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, że poselstwa są życiodajne. Ja dziękuję Ci za głoszenie prawdziwej Ewangelii na ulicy. Ja w tej chwili związuję wszelką agresję w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja mówię głoszenie ratunku zgubionemu światu przez moc imienia Jezusa. Zgubionemu światu głosimy ratunek przez moc imienia Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że ludzie się o tym modlą, że wiedzą, jak mają głosić. Dziękuję Ci za trafione poselstwo. W
za 100% trafione słowa do serc ludzi. Dziękuję Ci za słowa wiedzy, za słowa mądrości. Uwielbiam Cię za to. Dziękuję Ci za manifest odwagi ludzi na ulicach. Uwielbiam Cię za to. Szako to rasa karamasy. Umone szako do rasa karamasa ten rebesze. Ona morona maszika do rasa ten rebesze. Ojcze, dziękuję Ci i błogosławię każdy biznes w Kościele. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdy biznes, za każde pieniądze. Szoma kara na masa. Ja błogosławię pieniądze w Kościele. Dziękuję Ci za ich rozwój i za ich pomnożenie. Ojcze, ja modlę się, aby każda sprawa, która w tym tygodniu jest sprawa sądowa, aby się, Ojcze, wyjaśniła i została pozytywnie załatwiona. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Ja uwalniam w tej chwili każdą odpowiedź, która gdzieś ugrzązła. Ja ją uwalniam w tej chwili. W tym tygodniu dostaniesz odpowiedź na modlitwę. Ona gdzieś ugrzązła. Ale my uwalniamy teraz. Uwalniamy tę odpowiedź. Uwalniamy tę odpowiedź. Niech przyjdzie ta odpowiedź. Jak przyjdzie ta odpowiedź, to złóż potem świadectwo w Kościele z tego. Szaka tarabase. Usza taka rabasa turubasike terebesze. Sete keramasika rabasa terebesa. Słowo. Głosisz Ewangelię i Bóg chce Cię użyć jako haka. I jeśli jest to zgodne z Twoim sercem, to to jest dla Ciebie. Będziesz jak hak. Będziesz precyzyjnie wyciągać ludzi ze świata. Będziesz miał zawsze precyzyjne słowo. Zawsze będziesz wiedział, co powiedzieć. Będziesz wiedział, co powiedzieć i będziesz wiedział, w którym momencie powiedzieć. Będziesz zawsze do tego miał stosowne namaszczenie. Jeśli jesteś tym hakiem, to zgódź się teraz. Więc Ojcze, dziękuję Tobie. Zgadzam się na takie precyzyjne działanie. Ja uwalniam to słowo nad tą osobą. Niech ono wykona pracę. Ktokolwiek potrzebuje modlitwy o uzdrowienie, to proszę wyjść do przodu i niech pomodlą się też o Ciebie ewangeliści. Święty, święty.
dzisiejszą modlitwę o sierocego ducha. To jest bardzo ważne. To nie jest kolejne słowo, które wypowiedzieliśmy po to, żeby zaistniało na facebookowej stronie, połączone ze zdjęciem, jako że znowu tam jakiś proch nowy wymyśliliśmy. Nie. To jest od lat to samo. Sieroctwo. Potrzebujemy ten temat mocno przepracować. Potrzeba go mocno przepracować. I do tego zostało uwolnione dzisiaj namaszczenie. I pracujcie nad tym. To jest bardzo istotne. Kiedy ten temat jest załatwiony, kiedy załatwiony jest w ogóle sieroty temat, to naprawdę wszystko idzie łatwo. Łatwo. Łatwiej kochać. Nie cieszysz się wtedy z niesprawiedliwości, tylko cieszysz się z realnych sukcesów. Wiecie, ja kiedyś tak miałam, naprawdę, wam się przyznam. W ogóle jakoś mówię, nie śpię, nie czuję, jak ktoś ma źle, bo i ja mam źle. Jak ja się w ogóle nawróciłam, to ja w ogóle mówię, ja byłam zła, jak komuś było dobrze. W ogóle mówię, czemu jemu ma być dobrze, mi jest źle. I potem czytam w ogóle, żeby się nie cieszyć z niesprawiedliwości. Ja mówię, to jest do mnie. W ogóle cieszę się, że jemu jest źle. Wtedy już mi nie jest tak źle, bo jemu jest źle. Wtedy w tym byciu źle jesteśmy już we dwoje. Ja mówię, ale diabelstwo. Wiecie, choć bardzo chciałam mieć Boże odczucia względem tego człowieka, to potworna dziura w ogóle, która była jak zgorzel w ogóle w moim sercu, nie pozwalała mi cieszyć się z sukcesu innego człowieka. No w ogóle mówię, no niemożliwe to jest. I to pamiętam, jak poszłam na taką jedną konsultację do urzędnika Bożego. I przedstawiłam mu całą sprawę. Mówię, ja tak mam, pomóż mi. Powiedział do mnie jedno słowo i ono we mnie zapadło i ja w ogóle wiedziałem, o co chodzi. On do mnie powiedział, masz Jezusa? Ja mówię, mam, to żyj z nim i pożył. Ja wie, ale usługa. To, i na tym się skończyła nasza rozmowa. Tylko coś wam powiem, to nie powiedział byle kto. Wiecie, o co chodzi? Powiedział to do mnie urzędnik Boży. I to miało bardzo duży potencjał w ogóle mocy i wiarygodności. I ja wiedziałam, co to dla niego znaczy. I potem przez bycie blisko tego człowieka, ja zobaczyłam, co to dla niego znaczyło, to imię Jezus. Wiecie, co chodzi? Że to nie było dla niego po prostu jakieś zwykłe imię. Że to chodziło o to, żeby żyć z tym Jezusem na co dzień. Nie ma też takiej opcji, że na tej drodze się zgubisz. W iluzji możemy się pogubić. Wiecie, o co chodzi? Ale kiedy kroczymy drogą prawdy, nie zgubisz się na tej drodze. To jest proste. To jest naprawdę łatwa droga. Tylko nie należy stawiać oporu. Wiecie, o co chodzi? Nie należy stawiać oporu. Tego życzę wam i tego życzę sobie, żebyśmy nie stawiali Bogu oporu. On jest łatwy, prosty do dotykania i prosty do przeżywania. Chodzi o to, aby go nie komplikować. Nie komplikować. Nie potrzeba mieć inżynierii, aby iść do nieba. Siadajmy sobie powolutku.